Za kilka dni prawdopodobnie będziemy mieli okazję usłyszeć noworoczne orędzia, może i świąteczne orędzie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Miliony Polaków będą miały okazję zobaczyć prezydenta korzystnie sfilmowanego, upodrowanego, który będzie do nas mówił miłe słowa, który będzie chciał zrobić na nas dobre wrażenie. Oczywiście każdy polityk ma do tego prawo, ale obywatel, jeśli się troszczy o swój kraj, nie może zapominać, że to nie szata zdobi człowieka i nie po przymilnych uśmiechach rozpoznajemy wartość polityka. Otóż sytuacja, która miała miejsce w czarny czwartek polskich mediów 18 grudnia, powinna być przemyślana dla każdego, kto chce wyrobić sobie rzeczowy, obiektywny stosunek do bardzo ważnej osoby w naszym kraju, dla głowy państwa. Ale zanim opowiem o tym, co się wydarzyło 18 grudnia w czarny czwartek polskich mediów, musimy cofnąć się kilka dni, 5 dni, cofnąć się do chwil Marszu Wolności 13 grudnia. Podczas tego marszu Jarosław Kaczyński oraz inne osoby, w tym znany bardzo dobrze w środowisku Radia Maryja kapitan Zbigniew Sulatycki, mówili, że w Polsce media są stronnicze, że w Polsce media nie prezentują wszystkich najważniejszych dla społeczeństwa spraw. Jeśli ktoś oglądał wtedy media głównego nurtu, telewizję publiczną, TVN24, to mógł pomyśleć, że te słowa są nieprawdziwe, że transmisja, która była wtedy obszerna i dawała dość prawdziwy obraz tej demonstracji, obaliła twierdzenia wygłaszane na tej demonstracji. Ktoś mógł mieć wrażenie, zresztą dziennikarze tych stacji TVN-u, telewizji publicznej, niektórych innych mediów zaprzyjaźnionych, podkreślali, że oto zobaczcie, marsz antyrządowy jest transmitowany, że myśmy mówili o tym marszu. Ktoś mógł mieć wrażenie, że z mediami wszystko jest w porządku. Ale nie trzeba było czekać wielu dni. Wystarczyło poczekać do 18 grudnia, do czwartku. Wystarczyło 5 dni, żeby dowiedzieć się, jeśli ktoś nie tylko do mediów głównego nurtu ogranicza swoją wiedzę o Polsce, dowiedzieć się, że to są media, które manipulują nami wyborcami, które nie chcą nam powiedzieć prawdy o najważniejszym polskim polityku, o prezydencie Bronisławie Komorowskim. Co się wydarzyło? Ojciec o tym wspomniał. Po pierwsze, sąd obradował na terenie kancelarii prezydenta. Można o tym dyskutować, czy miał tam posiedzenie, czy to jest dobre, czy złe. Można było podać pewne argumenty związane z bezpieczeństwem, ze stanem zdrowia pana prezydenta, ale w świetle tego, co się wydarzyło, można mieć wrażenie, że posiedzenie sądu odbyło się na terenie kancelarii, żeby to kancelaria decydowała, kto i w jaki sposób będzie mógł informować opinię publiczną o wystąpieniu prezydenta Komorowskiego przed sądem. Otóż sąd wyraził zgodę na relacjonowanie rozprawy przez media, dopuścił nagrywanie i filmowanie, ale jeśli dobrze rozumiem informacje, które są dostępne, to pracownicy kancelarii prezydenta spowodowali, że tylko przedstawiciele głównych stacji telewizyjnych mieli możliwość zamontowania swoich kamer, oświetlenia i zrobienia przekazu. Nastąpiła, panie profesorze, nastąpiła selekcja. Po prostu było tak prawdopodobnie, ze słyszenia znam z drugich ust, że wy, prosimy bardzo, zapraszamy, a reszta tak, może swoich przedstawicieli. Tak jest. Tymczasem te media, które dostały prawo filmowania i transmitowania, nie zrobiły transmisji. O sprawie tej transmisji za chwilę, ale jeśli ta selekcja była zrobiona nie przez sąd, a przez pracownika administracji kancelarii prezydenta, to by tłumaczyło, dlaczego namówiono sąd, żeby rozprawa odbyła się nie w terenie, na terenie sądu, gdzie sąd jest gospodarzem,
tylko na terenie strony wysłuchiwanej, a więc świadek mógł określić warunki relacjonowania jego procesu. I co się okazało? Prezydent zeznawał, składał zeznania przez dłuższy czas w aferze zwaną aferą marszałkową przez środowiska nieprzyjazne wobec Władysława Komorowskiego, a aferą aneksową przez środowiska mu sprzyjające. O co chodzi w tej aferze? Najkrócej. Otóż oskarżonym w tej sprawie, poza pewnym pułkownikiem dawnych komunistycznych tajnych służb, jest znany dziennikarz Wojciech Szumliński, który o tej sprawie napisał książki, warto się z nimi zapoznać. Oskarżony o to, że w porozumieniu z członkami Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych próbował wykraść aneks i go sprzedać. Aneks, który nie został opublikowany, o którym to aneksie mówi się, że przedstawia niekorzystne informacje dla Władysława Komorowskiego. Władysław Komorowski w tej sprawie był wcześniej, w poprzednich latach przesłuchiwany w prokuraturze i okazało się, że w ramach jego własnych zeznań oraz między jego zeznaniami, a zeznaniami innych świadków, w tym tak ważnych jak ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Bondarek, są niezgodności. I otóż przed sądem Bronisław Komorowski zaplątał się, nie umiał jasno powiedzieć, czy czytał aneks, czy nie, po tym jak już objął funkcję pełniącego obowiązki prezydenta po tragedii smoleńskiej. Na pytanie, które z jego wcześniejszych zeznań, ze sobą niespójnych, są prawdziwe, on powiedział, że wszystko podtrzymuje. Inaczej mówiąc, zachował się jak człowiek, który ma kłopoty z pamięcią i ze sprawnym, logicznym myśleniem. Otóż powstaje pytanie, czy opinia publiczna, czy obywatele Polski, którzy za kilka miesięcy będą musieli podjąć decyzję, na kogo oddać głos, powinni posiadać prawdziwy obraz wcześniejszych działań i uwikłań prezydenta Komorowskiego oraz prawdziwy obraz dzisiejszej kondycji głowy państwa. Czy obywatele mają wiedzę o tym, jaka jest kondycja fizyczna, zdrowotna, jaka jest kondycja intelektualna i jaka jest kondycja moralna prezydenta Rzeczpospolitej? Otóż wydaje się, że gdyby główne media przedstawiły transmisję z tego posiedzenia i gdyby po tej transmisji, tak jak to bywa po innych wydarzeniach mniejszej rangi, odbyła się w tych mediach rzeczowa dyskusja o tym, co i w jaki sposób prezydent zeznawał, to byśmy musieli dojść do wniosku, że po pierwsze, coś jest na rzeczy z pogłoskami o tym, że ogólny stan zdrowia prezydenta naszego kraju jest kiepski. A pamiętajmy, że Polska stoi w obliczu zagrożenia konfliktem zbrojnym, który trwa u naszego sąsiada. I w tej sytuacji powstaje pytanie, czy prezydent nie powinien przeprowadzić, tak jak robią to prezydenci USA, badań swojego zdrowia i uspokoić opinię publiczną co do swojego stanu. Mamy zatem wątpliwości co do kondycji fizycznej i zdrowotnej głowy państwa. Wystąpienie prezydenta, które było transmitowane jednak przez media wolnego nurtu, a mianowicie dziennikarz Michał Rachoń z telewizji Republika transmitował to wystąpienie dzięki swojemu aparatowi komórkowemu, ponieważ kamerze w aparacie komórkowym, telefonie komórkowym, ponieważ tej telewizji nie pozwolono ustawić jej profesjonalnej kamery. Ten dziennikarz transmitował. Można zapoznać się z zapisem tego, co i jak prezydent mówił. To wskazuje, że miał kłopoty z pamięcią i miał kłopoty z logicznym myśleniem. A więc nawet gdyby prezydent w sensie fizycznym był w pełni sprawny, to musimy się liczyć z tym my wyborcy, my Polacy, że prezydent nie ma dostatecznie jasnego, sprawnego umysłu, by podejmować decyzję, gdyby trzeba było, nie daj Boże, wejść w rolę zwierzchnika sił zbrojnych. I wreszcie trzecia kwestia, kwestia kondycji moralnej prezydenta. Otóż jeśli wczytamy się w stenogramy, w opisy wcześniejszych rozpraw w tej sprawie, która moim zdaniem
słusznie jest zwana aferą marszałkową, bo ona została rozkręcona w czasie, gdy Bronisław Komorowski był marszałkiem Sejmu. To zobaczymy, że prezydent w dziwny sposób zachowywał się w swoich kontaktach z wysokimi oficerami wojskowych służb informacyjnych. Gdy zobaczymy to, co na temat Bronisława Komorowskiego i jego relacji z tymi służbami zostało opisane w ujawnionej w 2007 roku części raportu z weryfikacji WSI, to można dojść do wniosku, że znalazł się prezydent w jakiejś sieci uwikłań, z której nie potrafi się wydobyć. Podsumujmy, proszę Państwa, to, co powiedziałem. Nie zrealizowano transmisji bieżącej i nie przedyskutowano wyjaśnień zeznań prezydenta przed sądem, ponieważ ta dyskusja musiałaby doprowadzić do postawienia pytań co do kondycji prezydenta, jego kondycji fizycznej, jego kondycji intelektualnej oraz moralnej. Bo prawdopodobnie taka dyskusja rzetelna, oparta na analizie faktów, doprowadziłaby do wniosku, że pod każdym z tych trzech względów mamy do czynienia ze słabym prezydentem. Polska nie potrzebuje słabego prezydenta. Polska potrzebuje sprawnego prezydenta. Zaraz ktoś powie, ale przecież może są takie grupy interesów i może one są związane z tymi mediami głównego nurtu, dla których słaby prezydent jest przydatny. Może chodzi o to, żeby opinia publiczna nie wiedziała, że prezydent jest słaby, ale żeby on był słaby. Bo on jest na tyle słaby, że nie jest w stanie rozprawiać się z pasożytniczymi grupami interesów, ale na tyle silny i przydatny, żeby te grupy chronić. Wojciech Hraszczyński, redaktor Wojciech Hraszczyński, znany pewno części słuchaczy Rady Maryja i Telewizji Trwam, powiedział, że nie poinformowanie szerokie opinii publicznej o tych zeznaniach prezydenta było także sygnałem do świata dziennikarskiego. Macie się tym nie interesować. Przecież przed nami jest kampania wyborcza. Wybory prezydenckie w maju przyszłego roku. Będziemy decydowali o tym, kto będzie głową państwa. Kto będzie reprezentował nas wszystkich Polaków. Tych, dla których Polska nie jest czymś obcym, nieważnym, obojętnym. Mamy prawo wiedzieć, jaka jest kondycja głowy państwa. Czy Bronisław Komorowski posiada wystarczające kompetencje i sprawność fizyczną, intelektualną i moralną, by mieć na swoich barkach odpowiedzialność za losy Polski? Panie profesorze, pytanie, które się znów też ciśnie, pytanie o jakość i ważność mediów w Polsce. Chodzi mi o media informacyjne, telewizje informacyjne, komercyjne i niekomercyjne, skoro te telewizje główne uznały, że przesłuchania prezydenta nie warto transmitować. A czyli co warto? Jak maluje jajka teraz na Święta Wielkanocne, jak bańki jakieś tam specjalne. No, mam nadzieję, jak coś tam podpisuje. Na te święta to jajek nie będzie malował. Bo ale bańki już święta tam gdzieś malował, widziałem taką relację. Czy na przykład dzisiaj podpisywanie karty rodziny wielodzietnej, wiadomo, przed świętami jest to takie ciepłe. Oczywiście, to bardzo ważna sprawa. Rodzina tak. Wielodzietna powinna być otaczana sympatią nas wszystkich, którzy nie mamy tak dzieci za dużo, bo oni... Ja wiem, ale to jest ważne, ale pytanie pewną taką ale wyborcy, selekcję, tak? Ja specjalnie zacząłem od porównania relacji medialnej z 13 grudnia i relacji z 18 grudnia, bo chciałbym, żeby słuchacze zrozumieli, że okazało się, że z punktu widzenia interesów establishmentu, grup panujących, grup także zakulisowo sterujących mediami, mniej niebezpieczne było pokazanie demonstracji i przemówień na demonstracji, chociaż na przykład TVN wyłączył, przeszedł do studia. Zagadał. Kapitan Zbigniew Szulacyński mówił o mediach. Mniej niebezpieczne dla tych mediów było pokazanie obszernych relacji z demonstracji niż pokazanie transmisji na żywo zebrań prezydenta, gdzie moglibyśmy zobaczyć twarz prezydenta, gdzie moglibyśmy zobaczyć jego zmieszanie, jego kłopoty z wyjaśnieniem
spraw, w które był zaangażowany, spraw związanych z bezpieczeństwem państwa, z podejrzeniami roli tam obcej agentury, z podejrzeniami korupcyjnymi i manipulacjami. Chciałbym, żeby wszyscy Polacy od tego 18 grudnia, zwłaszcza ci, którzy mnie teraz słuchają, nie mieli złudzenia. Od 18 grudnia, który został trafnie nazwany czarnym czwartkiem polskich mediów. Że media selektywnie relacjonują rzeczywistość, manipulują nami i będą chciały nam przekazywać obraz Bronisława Komorowskiego i innych kluczowych polityków rządzących partii, który przypomina uśmiechnięte oblicze z orędzia noworocznego lub świątecznego. No i możemy się domyśleć, jak będzie ukazywana opozycja, czy pierwsze twarze partii opozycyjnej. Dokładnie odwrotnie. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie tych mediów, które stanowią dla nas szansę na docierania do prawdy. Ale jeszcze jedno, pani... Republika i innych mediów. Ale jeszcze jedno, panie profesorze, nie wiem, czy pan zauważył, że właśnie prima ballerina tych mediów komercyjnych, Długowosa zresztą, na pytanie jednego posła, dlaczego nie transmitowano w całości, powiedziała, niech pan sobie założy telewizję, to będzie sobie pan transmitował. Piękna. Ona po prostu wie, kto jest jej mocodawcą. Z czyjego konta przepływają pieniądze na jej konto. Jest po prostu najemnikiem medialnym. W tym momencie tymi słowami relacjonując na wypowiedź na pytanie, czy uwagę Jacka Sasina odsłoniła to, że jest dziennikarką, która funkcjonuje w polu sił i grup interesów, a nie w polu misji publicznej. I dlatego tak ważne jest pielęgnowanie mediów, które stanowią alternatywę. No tak, ale to taka odpowiedź krótko po żołniersku. Portali internetowych, radia i telewizji. Oczywiście. A taka odpowiedź, no krótko i po żołniersku można powiedzieć, a z drugiej strony no tak prosto z mostu, no, o co chodzi, prawda? Nie, tam nie było mówienia, że a, bo było coś tam było ważniejszego, albo była komentarz był ważniejszy, tylko od razu powiedz, niech pan sobie założy telewizję, będzie pan sobie transmitował. A tu Monika Olejnik uświadomiła sobie, że 18 grudnia dla każdego, kto się interesuje polityką, odsłonił prawdziwe oblicze, kto jest u kogo na służbie. Że media nie są na służbie obywateli, tylko są na służbie elit, grup interesów, powiązań wewnętrznych i zewnętrznych. No właśnie, ale to, jak długo tam będą, to zależy od nas, od naszej aktywności lub bierności obywatelskiej. Od tego, czy poddamy się pochmurnym dniom, czy powiemy sobie za chmurami, z których pada deszcz, a przynajmniej w Toruniu, jest słońce. I nie poddamy się żadnym defetystycznym, depresyjnym nastrojom. Będziemy cieszyli się świętami, a gdy pojawi się prezydent z orędziem noworocznym lub świątecznym, to pomyślimy, aha, teraz wygląda dobrze. Ale czy gdy będzie miał podejmować krytyczne decyzje o losach Polski, to będzie miał jasny umysł, czy będzie spłoszony? No właśnie, jest słońce, chociaż go nie widać, ale jeszcze ja, panie profesorze, wrócę, bo wczoraj miałem tą możliwość, przyjemność rozmowy z panem ministrem Antonim Macierewiczem, który oczywiście w jakimś sensie jest stroną w tej sprawie, jeśli chodzi o aneks, ale mówił bardzo wyraźnie, że odpowiedzi niestety prezydenta mówią w ten sposób bardzo prosty, ale jeszcze raz powtórzę, że ujawnienie aneksu, wydrukowanie go, upublicznienie jest dobre dla społeczeństwa, dla bezpieczeństwa państwa. Natomiast prezydent powiedział, że dla jego osoby ono nie jest dobre, więc dlatego nie będzie upubliczniał. I tak to wygląda. Czyli dobro... Ja myślę, że to jest tak, jeśli komuś zależy na poznaniu treści aneksu, to nie może po prostu głosować na Bronisława Komorowskiego, bo albo wiedza o mechanizmach rządzenia Polską, albo poparcie Bronisława Komorowskiego. Tych dwóch rzeczy ze sobą nie da się uzgodnić.